Bardzo dziękuję. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, rok 2015 zapoczątkował w Polsce wiele pozytywnych zmian. Niektórzy nazywają to rewolucją godności. I tak rzeczywiście było. Przed nami, podczas rządów Tuska i jego ekipy, sprawy ważne dla obywateli były spychane na boczny tor. Nie dostrzegano potrzeb i problemów polskiej rodziny. My zmieniliśmy wszystko. W tej sferze nastąpiła prawdziwa rewolucyjna zmiana, czyli dobra zmiana. Pokazaliśmy, proszę Państwa, że w polityce można być skutecznym, można być uczciwym i można dotrzymywać słowa. Te obietnice, które składaliśmy w roku 2015, a potem w roku 2019, zrealizowaliśmy. Dziś możemy stanąć z podniesionym czołem przed Państwem i powiedzieć, że daliśmy radę. Wszyscy wiemy, proszę Państwa, że kiedy chcemy postawić dom, to stawiamy go na solidnym fundamencie, nie na piasku. Naszym domem jest nasza ojczyzna, Polska, a fundamentem, na którym chcemy budować naszą ojczyznę i budujemy ją od 8 lat, jest właśnie polska rodzina. Chcemy, żeby była silna, żeby się rozwijała, żeby miała przed sobą piękną przyszłość i perspektywy. Polska rodzina. Ale proszę Państwa, w tej rodzinie dostrzegliśmy wszystkie pokolenia. Tych najmłodszych, czyli dzieci, młodzież, która studiuje, a potem rozpoczyna swoją pierwszą pracę, rodziców, czyli osoby pracujące i wreszcie seniorów, czyli dziadków. Dlaczego my o tym przypominamy? Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Niektórzy mówią, to było już dawno temu, 8 lat temu, powtarzacie wciąż to samo. Otóż są dwa powody, dla których musimy to przypominać. Po pierwsze, żeby uświadomić wszystkim, ile milionów Polaków i ile grup społecznych zostało objętych pomocą ze strony państwa. A z drugiej strony musimy przestrzegać, bo to nie jest tak, że te wszystkie wielkie programy adresowane do polskich rodzin i do polskich obywateli były. Nigdy takich kompleksowych, całościowych, powszechnych, dedykowanych wszystkim polskim rodzinom programów nigdy wcześniej nie było. Pamiętajmy też o tym, że dzisiejsi 18 i 20-latkowie 8 lat temu mieli 10-12 lat. Kompletnie nie interesowali się polityką. Im przyszło uczyć się i kształcić w zupełnie innym systemie. Systemie stworzonym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez Zjednoczoną Prawicę. Ale my, proszę Państwa, odebraliśmy słynnej, niewidzialnej ręce rynku wpływ na losy Polaków i rozpoczęliśmy politykę pomocnej dłoni, bo państwo ma obowiązek wszystkim obywatelom pomagać wtedy, kiedy oni tej pomocy potrzebują. Dlatego te nasze programy kierowane są do wszystkich. Oczywiście sztandarowy program, o którym mówił pan premier Jarosław Kaczyński, jest doskonale wszystkim znany. Od 1 stycznia to będzie program 800+, ale przecież to nie jest jedyny program skierowany do polskich rodzin, do najmłodszych. To także wyprawka szkolna, to także rodzinny kapitał opiekuńczy. To jest program Mama 4+, to są bony turystyczne i te elementy programu, o których mówił przede mną pan premier. Ale młodzi ludzie, młodzi, którzy rozpoczynają swoją pierwszą pracę, otrzymali coś, czego nigdy wcześniej nie było. Są zwolnieni z płacenia podatku do 26 roku życia. Czy wiecie Państwo, że w jednej z ankiet, gdzie zadano pytanie młodym ludziom w wieku między 20 a 26 lat, czego oczekują od obecnie rządzących, to oni powiedzieli, że oczekują tego, że oni nie chcą płacić podatków. Oni nawet nie wiedzą, że nie płacą podatków, bo po prostu tyle pieniędzy netto otrzymują do kieszeni. Więc warto o tym przypominać i warto przestrzegać, że tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości, który wprowadzał te zmiany, jest gwarantem ich utrzymania i ich realizacji. Ale to są także rodzice, czyli osoby pracujące. Ileż tu się, proszę Państwa, zmieniło. Naprawdę trzeba pochylić bardzo nisko czoło przed ekipą pani premier Beaty Szydło, pana premiera Mateusza Morawieckiego, przed ministrami rodziny, bo tam była wykonana tytaniczna praca.
to nie było takie proste i nasi oponenci zacierali ręce, myśląc, a może im się nie uda. A my zamieniliśmy to leniwe takie tłumaczenie naszych poprzedników, że pieniędzy nie ma i nie będzie, albo jak nie ma, to nie ma, na inne powiedzenie. I mówiliśmy tak, ktoś przychodzi i mówi, że tego się nie da zrobić. I przychodzi ktoś, kto nie wie, że tego się nie da zrobić. I on to właśnie robi. Daliśmy radę? Daliśmy radę. I wreszcie, proszę Państwa, seniorzy. Seniorzy, pan premier bardzo ładnie o tym powiedział. To są ludzie, którzy żyli w zupełnie innym systemie, w systemie komunistycznym, ale to są ludzie, którzy budowali Polskę. To są dzisiejsi seniorzy. Oni poświęcili naszemu państwu wszystkie najlepsze lata swojego życia. Budowali siłę naszego państwa. A dziś, kiedy są w wieku starszym, kiedy często są schorowani, bardzo często są samotni, państwo teraz musi im pomóc. I dlatego seniorzy są tą grupą, która dla nas jest naprawdę bardzo ważna. I tutaj zrobiliśmy ogromnie dużo. Po pierwsze, przywróciliśmy Polakom wolność, bo Prawo i Sprawiedliwość jest partią wolnościową. Wolność, to znaczy przywróciliśmy wiek emerytalny dla kobiet 60, dla mężczyzn 65 lat życia, ale powiedzieliśmy, jeśli jesteś zdrowy, czujesz się na siłach, chcesz pracować, pracuj dalej, ale jeśli z różnych powodów nie możesz tego robić, masz prawo odejść na emeryturę. Ale jeśli ktoś osiąga wiek emerytalny, a na emeryturę nie przychodzi, ma ulgi podatkowe. Emerytura do kwoty 2,5 tysiąca jest zwolniona z podatku. To nie wszystko. Waloryzacja dzisiaj to jest godna waloryzacja. Daliśmy 13. emeryturę, 14. emeryturę. One na stałe zostały wpisane do ustawy, a dzisiaj pan premier ogłosił jeszcze jedną formę emerytury. To są olbrzymie zastrzyki finansowej pomocy dla emerytów i muszę państwu powiedzieć, z pewnością potwierdzicie to sami, że kiedy się rozmawia z emerytami, oni naprawdę są ogromnie wdzięczni naszemu rządowi, że myśli i rozwiązuje realne problemy tych najsłabszych. A polskie rodziny dzisiaj, szczególnie proszę państwa, rodziny wielodzietne, stają się symbolem silnego, nowoczesnego, rozwijającego się państwa. Myślę, że wielu z nas pamięta czasy, kiedy rodziny z dużą ilością dzieci nie wychodziły na ulicę, bo mówiło się często dziecioroby, patologia, tyle dzieci w rodzinie. Co myśmy zmienili, proszę państwa, że dzisiaj te wielkie rodziny wychodzą na ulicę, a my wszyscy im zazdrościmy. Jak to fajnie mieć tyle dzieci. Brawo dla wszystkich tych, którzy mają tyle dzieci. Oni budują siłę naszego państwa. I dzisiaj cieszą się ogromnym szacunkiem i ogromnym uznaniem, bo praca przy wychowaniu tylu dzieci to jest ciężka praca. I proszę państwa, właśnie w związku z tym chciałabym powiedzieć jeszcze o czymś, co dla mnie kobiety, ale także dla mnie mamy, babci, ale również polityka szczególnie jest ważna i leży mi na sercu. Proszę państwa, a właściwie proszę pani, drogie panie, program Prawa i Sprawiedliwości jest dla was, a właściwie powinnam powiedzieć jako kobieta, ten program jest dla nas. W tym programie pokazana jest siła, moc i odwaga polskich kobiet. Pamiętamy wszyscy to cyniczne i takie mroczne hasło piekło kobiet. Pamiętamy je, prawda? Panie Tusk, pana czelność mówić o piekle kobiet, kiedy chciał pan zmusić ciężko pracujące kobiety do tego, żeby pracowały do 67 roku życia, kiedy podnosił pan kobietom pracującym na roli o 12 lat wiek, kiedy mogłyby odejść na emerytury? Pan ma czelność, panie Tusk, mówić o piekle kobiet, kiedy to za pana rządów kobiety zostawiały swoje dzieci pod opieką dziadków i wyjeżdżały na zachód, ponieważ tu było tak duże bezrobocie, że nie były w stanie zapewnić godnego życia swoim dzieciom. Dziadkowie, choćby byli najlepsi, nigdy nie zastąpią rodziców. A w szkołach ukuło się takie hasło, mamy do czynienia z eurosieroctwem, bo rodzice, w tym mamy, musieli wyjeżdżać do pracy do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Włoch. Pan ma śmiałość mówić o piekle kobiet,
kiedy matki czasami całymi dniami nie widziały swoich dzieci, bo brały dorywczą pracę za 5 zł, często za godzinę, żeby jakoś koniec z końcem związać? Pan ośmiela się mówić o piekle kobiet, kiedy zmusił je pan, żeby schowały dumę i godność do kieszeni i szły do sklepu i kupowały na zeszyt, bo nie miały na buty, na książki, na tornister dla swoich dzieci? Pan mówi o piekle kobiet, kiedy matkom zabierano dzieci tylko dlatego, że była bieda w domu? Państwo nie poczuwało się do tego, żeby takiej rodzinie pomagać. To zmieniliśmy dopiero my. A przemoc domowa. Czy pan myślał o tych kobietach, które wspólnie z oprawcą mieszkały pod jednym dachem? Panie Donaldzie Tusk, to wtedy było piekło kobiet. Myślę, że wiele kobiet na tej sali dokładnie pamięta te czasy. To było prawdziwe piekło. Ale coś więcej. Sprowadziliście prawa kobiet do prostych, wulgarnych haseł wykrzykiwanych na ulicach i do agresji. W Prawie i Sprawiedliwości jest mnóstwo kobiet. Wokół nas także. To są kobiety wykształcone, mądre, inteligentne. To są kobiety nowoczesne, które szanują jednocześnie tradycje. Nowoczesne kobiety nie potrzebują wykrzykiwać wulgarnych haseł. Nowoczesne kobiety zmieniają dziś Polskę swoim intelektem, wiedzą, doświadczeniem i pracą. Proszę Państwa, ten program jest dla nas kobiet, ponieważ my dziś w Polsce możemy być tym, kim chcemy. Możemy być w polityce i pełnić naprawdę wysokie funkcje. Możemy pilotować duże samoloty, możemy służyć w polskiej armii, która tak pięknie się rozwija. Możemy spełniać swoje marzenia i dzisiaj nikt nie zadaje pytania, co jest ważniejsze. Kariera zawodowa, może polityczna czy rodzina. Dziś nikt o to nie pyta, dlatego że nasz rząd zapewnił takie rozwiązania, które umożliwiają kobietom pogodzenie pracy zawodowej z wychowaniem dzieci i z życiem rodzinnym. I to jest coś pięknego, czego nie było przez lata. Kiedyś nasi rodzice szli na wcześniejszą emeryturę, żeby bawić nasze dzieci, żebyśmy mogły wrócić do pracy. Dziś nie ma takiej potrzeby. Możemy spełniać swoje marzenia. Polskie kobiety są naprawdę wyjątkowe. Czy Państwo wiecie, że ponad 60, ja wiem, że wiecie, że są wyjątkowe, ale kilka liczb. Czy wiecie Państwo, że ponad 60% absolwentów szkół wyższych w Polsce to kobiety? A czy wiecie Państwo, że jeśli chodzi o najmniejszą różnicę w wynagrodzeniu między mężczyznami a kobietami, to jesteśmy na czwartym miejscu, a w tej grupie kobiety, które pełnią wysokie funkcje menedżerskie, stanowią 42%, czyli to jest drugie miejsce na podium w Europie. Takie są polskie kobiety. Nowoczesne i szanujące tradycje i wartość rodziny. Paniom się podoba. Paniom się podoba. Panie wiedzą, że nareszcie jest rząd, który docenia wartość kobiet, ich siłę, energię. Dzisiaj możemy być z jednej strony aktywnymi babciami, ale możemy być mamami bizneswoman. Możemy spotykać panie, które fantastycznie działają w kołach gospodyń wiejskich, które służą w wojsku, w wojskach obrony terytorialnej. Naprawdę możemy je spotkać wszędzie. Są odpowiedzialne, bardzo konkretne, zawsze można na nie liczyć, zawsze można na nie polegać i dzisiaj mężczyźni wiedzą, że dobrze jest z kobietami współpracować. Prawda? Panowie, dobrze. I kończąc, proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że to jest program dla wszystkich kobiet, które chcą realizować swoje marzenia, swoje ambicje, a jednocześnie chcą mieć rodzinę i chcą, żeby także ich rodziny mogły się rozwijać. I wszystkie te nasze reformy, ten nasz program ma jeden wspólny mianownik.
Tym mianownikiem jest bezpieczna przyszłość Polaków. Dlatego nie jest żadnym truizmem powtarzanie ciągle tego, co już wielokrotnie wszyscy słyszeliśmy. Te wybory są wyjątkowo ważne. One naprawdę zdecydują o przyszłości naszej i następnych pokoleń. Zburzyć coś można bardzo łatwo. Odbudować zdecydowanie trudniej. Nie pozwólmy zmarnować tych 8 wspaniałych lat, kiedy potrafiliśmy zmieniać Polskę. Dziś ona wygląda zupełnie inaczej. Siła tkwi w polskiej rodzinie. Dlatego zachęcajmy wszystkich, żeby 15 października pójść do wyborów, ale oprócz tego, żeby zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, partię wiarygodną, która dotrzymuje słowa, która nie dzieli ludzi i nie awanturami, ale ciężką pracą realizuje swój program, żeby także zagłosowali w referendum. Bo mówiłam o kobietach i mówiłam o ich piekle za rządów poprzedników, ale to piekło mogło być jeszcze gorsze. Pamiętacie, panie, co mówili przedstawiciele tej formacji? Polska jest gotowa przyjąć każdą ilość uchodźców, a my chcemy, żeby polskie kobiety, matki, córki były bezpieczne, żeby mogły spokojnie wyjść na ulicę po zmierzchu, żeby mogły z dziećmi pójść na plac zabaw, nie bojąc się o to, że ktoś je zaatakuje. Chcemy bezpiecznej przyszłości Polaków dla wszystkich. Dlatego wspólnie razem, my i państwo, budujmy tę bezpieczną, lepszą przyszłość Polaków. Bardzo dziękuję.